Mamy dla Was konkurs na kosę oraz kałacha. Link w opisie i na naszym Discordzie po więcej szczegółów. Poprzedni konkurs omyłkowo wyrzuciło. Jeżeli ktoś z Was wziął już udział, prosimy jeszcze raz do niego dołączyć. Przed materiałem mamy pytanie do Was. Z kim według Was mógłby zawalczyć Snax na gali freakfightowej? Po weekendzie było jasne, że na scenie CSGO zawitają nowe fakty, które są stricte związane ze zbliżającą się wielkimi krokami premierą bety Source'a 2 w Counter-Strike'u. I tym razem się nie zawiedliśmy. Mamy kilka nowych informacji, które cały czas tylko przybliżają nas do czegoś większego niż zawsze. Najważniejsza kwestia, Valve wczoraj zdecydowało się na zmianę baneru na Twitterze. Deweloperzy robią to zaskakująco często. Ostatnio widniały tam sylwetki 5 postaci z CS'a. Ludzie sądzili, że to może być jakiś rodzaj odliczania do tej największej aktualizacji. Teraz jednak dodali coś lepszego. Prawdopodobnie poznaliśmy nowe logo CSGO. W tej chwili widnieje już na banerze oficjalnego profilu Counter-Strike'a na Twitterze. Szczerze, kolory i sam wygląd tego wszystkiego bardzo mi odpowiada. Te logo może oznaczać kilka rzeczy. Jedną z nich jest to, że CSGO zmieni nazwę na po prostu Counter-Strike'a, co miałoby z pewnością dużo sensu. I do tego ponadto Valve zmieni nazwę na atakujących i broniących, co też miałoby sens w kwestii pozyskiwania nowych współprac. A propos tego baneru i logo, odkryto coś jeszcze, co już podchodzi bardziej pod teorie spiskowe. Jak wyciągnie się jeden z kolorów, można zobaczyć numerek 81, a dzisiaj jest 81 dzień tego roku. Brzmi to absurdalnie i traktujcie to z dużym przymrużeniem oka. Niemniej, jeżeli tak miałby wyglądać rebranding CSGO, to jak dla mnie, naprawdę spoko. Pamiętajcie, że o wszystkim na bieżąco cały czas informujemy na naszym Discordzie, w zakładce newsy i newsy od widzów. Tam też często wszyscy razem czekamy na to, aż wreszcie ten długo wyczekiwany update nastąpi. Link w opisie i komentarzu. No i tak jeszcze na sam koniec, grzechem byłoby nie wspomnieć o tym, że ponownie aktualizacje otrzymały wersje DPRP i DPR, które są dla ostatecznych testów przed wypuszczeniem update'u na światło dzienne. Jedno jest dla mnie pewne, jesteśmy już naprawdę blisko. Headshoty latały gdzie indziej. Na początku latały, może nie za dużo i tak dalej, ale coś tam w swoje życiu widziałem. No i myślałem, że jakbym skończył już taką aktywną karierę CS-a, bo jeszcze coś tam sobie dziubię, jakbym zakończył, to może bym coś tam spróbował. To teraz zmieniamy już temat. W tej chwili Nine jest już po bootcampie, który miejmy nadzieję pozwoli im na utrzymanie stabilności, która w ostatnim czasie trochę zaczęła szwankować. Jak stwierdził Menio na Twitterze, wprowadziliśmy pewne zmiany, mamy nadzieję, że będzie lepiej. Wczoraj udało im się wygrać z formacją K23 w ramach ESL Challenger w półfinale górnej drabinki. Już w czwartek zagrają o finał z Wanwin. Przeciwnik jak najbardziej w ich zasięgu. W tej samej lidze Paloma pokonała Into the Bean w dolnej drabince, a niestety Letaskuk przegrało z iBallers. Już dzisiaj od 18 i zaczynają się kwalifikacje do IM Dallas 2023, w którym weźmie udział m.in. właśnie ekipa Nine. Zapewne na bieżąco o przebiegu tych eliminacji będą informować nasi widzowie w zakładce newsy od widzów na naszym Discordzie. Innocent oficjalnie potwierdził, że wyszło nieporozumienie w związku z dołączeniem do organizacji Pact i tym samym stwierdził, że nie będzie grać PL z chłopakami, bo zapewne związałoby się to z brakiem możliwości robienia kontentu na YouTube'a Twitcha. Paweł chciał jedynie pograć tą polską ligę e-sportową z dawnymi kolegami tak czysto for fun. Wyszło jednak inaczej. Jego miejsce w zespole zajął Exus. Odświeżono ranking KLTV. Nine, tak jak podejrzewano, spadło o 2 miejsca i w tej chwili są na 25 pozycji. Wciąż jednak daleko im do spadku poza top 30. Duży skok zaliczyli gracze Rare Atom, którzy raz pokonali Liquid oraz wygrali jedną mapę na Natus Vincere. 21 miejsc w górę powędrowali gracze Letaskuk z Bialim, Snaxem i Friendem. Dziękujemy jak zawsze Siekierze za cotygodniowy raport z rankingu KLTV. Oficjalnie poznaliśmy już pierwsze spotkania, jakie będą miały miejsce na zbliżających się zawodach RMR. Nine zagra przeciwko G2, tak jak zresztą podejrzewano już jakiś czas temu. Nie będzie to łatwe starcie, ale wierzę, że może im się to udać. Przy okazji tego warto też zaznaczyć, że slotów do Legend Stage drużyny z zawodów RMRA mają o jeden więcej niż w przypadku RMRB, w którym jest nasza polska formacja Nine. Virtus Pro wraca do żywych. Jak możemy się dowiedzieć, właściciel organizacji Virtus Pro, czyli VK Group, sprzedali tę markę za prawie 10 milionów złotych, a kupcem został Aram Karamanukiam, ich obecny dyrektor generalny. Za wszelką cenę chcą, aby VP traktowano jako organizację ormiańską i w sumie też tak się stanie. Z tego też względu gracze Outsiders niedługo ponownie będą mogli występować pod banerem Virtus Pro. Zostali już nawet zaproszeni do playoffów Bad Boom Playlist jako VP. Z tego względu cena naklejek Outsiders mocno poszybowała w górę, co nie powinno nikogo specjalnie dziwić. Jeżeli ktoś się trzymał, już wkrótce może się nieźle dorobić.
Ostatnio doszły do nas informacje, że organizacja Heroic ma spore problemy finansowe. Niedawno zwołali oni zgromadzenie inwestorów, aby zdobyć dodatkowe środki. Organizacja do lata 2023 potrzebuje ponad 900 tysięcy dolarów, ażby móc funkcjonować do końca 2025. Heroic potrzebuje już prawie 8 milionów dolarów. W takiej sytuacji powracająca do CSGO TSM może pokusić się o kupno ich składu w związku z tymi problemami. Zdecydowanie byłby to dobry ruch. No i tak jeszcze na koniec dwie kwestie. TAS jest na ten moment najgorszym graczem według ratingu na 2023 rok. Niewiele dalej jest zresztą Lunatic. Taka kolej rzeczy mocno utrudnia drużynie Honoris zrobić ten upragniony postęp, zwłaszcza że TAS nie jest na ten moment nawet prowadzącym tej ekipy. No i ponadto miały już miejsce pierwsze mecze w playoffach ESL Pro League. Na Wistrudem wygrało na brazylijskie Zero Nation, a poza tym Liquid przegrało z ekipą Pain, co jest swego rodzaju zaskoczeniem. Już dzisiaj ENZ z dychą zmierzą się na G2. Cała formacja Haspers Team dołącza do organizacji Team ESCA Gaming, m.in. na polską ligę e-sportową. Interst jest dłużej trzymany kontraktem z Cloud9 i może szukać nowej formacji do reprezentowania. Jak poinformowało już wiele portali o tematyce growej, już wkrótce z cyfrowych sklepów znikną kultowe produkcje Electronic Arts, Battlefield 1943, Bad Company oraz Bad Company 2. Pojawiły się też obawy o Mirror's Edge'a, jednak w tym przypadku firma nie ma planów do usunięcia tej produkcji. Warto zaznaczyć, że te tytuły znikną z dystrybucji cyfrowej 28 kwietnia i jej zakończy tym samym wsparcie infrastruktury sieciowej 8 grudnia tego roku. Cytując, można nadal grać i korzystać z funkcji offline, takich jak kampania dla jednego gracza. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy podeślecie swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę zagrania dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o naszym kodzie na keydropie, dzięki niemu wspiera się też nasz kanał. A no i standardowo wbijajcie na Discorda oraz zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.